z tych kosmetyków, które ja posiadam, mogłoby ci się coś sprawdzić. Okej. Słuchaj, więc najpierw pokażę ci, co mogłoby się u ciebie sprawdzić i później nałożymy to na twoją cerę, okej? Ponosisz sobie cały dzień, zobaczysz, jak ta pielęgnacja ci się sprawdzi. Tak. Nie, no wiesz, dzisiaj to będzie takie testowe, ale najlepiej, jeżeli byś, coś by ci się z tego sprawdziło, coś by ci się spodobało, to jednak nie wprowadzać wszystkich zmian naraz, wszystkich kosmetyków naraz. Dzisiaj zrobimy, wiesz, taki eksperyment. Okej. Jesteś gotowa? Dobra. Jeżeli chodzi o mycie twarzy, oczywiście dzisiaj dobierzemy ci, kochana, poranną pielęgnację. Będziesz mogła od razu przetestować ją przez cały dzień. Jeżeli chodzi o poranne kosmetyki, słuchaj, tutaj mam Simple żel do mycia twarzy i on fajnie się sprawdza ze szczoteczką. Masz taką, ta elektryczna, silikonowa. Tylko pamiętaj, żeby też nie myć nią za często, bo ona działa jak peeling. Więc ten żel mógłby ci się sprawdzić, tak mi się wydaje. Bądź taki, słuchaj, ostatnio kupiłam coś takiego z Soraya. Soraya naturalnie. Delikatny żel do mycia twarzy, słuchaj, on mi się też super sprawdza. Tak, rano powinnaś używać czegoś, co delikatnie oczyszcza twarz. Myślę, że ten bądź ten mogłyby się sprawdzić. Dobra, który chciałabyś dzisiaj przetestować? Soraya. Dobra, to słuchaj, Soraya tutaj odłożę. Przetestujemy ją dzisiaj. Następnie, kochana, kolejny krok w twojej pielęgnacji to powinien być tonik. Tutaj mam przelaną wodę różaną, bo atomizer jest świetny. Przy okazji ten tonik też był świetny, ale mam tu przelaną wodę różaną i ona, słuchaj, bardzo fajnie łagodzi właśnie twoje stany zapalne na twarzy. To mogłoby być super łagodzące dla ciebie. I tak sobie myślę, że tutaj mógłby się również sprawdzić tonik z kwasem glikolowym od The Ordinary. Ale mi się wydaje, że on chyba lepszy byłby na wieczór. Okej, słuchaj, kiedy indziej, jak będziemy robić wieczorną pielęgnację, to mogę go na tobie użyć. Możesz sobie wypróbować. A dzisiaj użyjemy wody różanej, co? Dobra. Więc tonik sobie odłożę. To, co ci polecam, ale słuchaj, raz na jakiś czas, na pewno dzisiaj tego nie zrobimy, bo też nie mamy aż tyle czasu, ale polecam ci też peelingi. I tutaj mam peeling z Taupy. To jest peeling 3 enzymy. Słyszałaś już o nim? On jest świetny właśnie, ja też dużo recenzji o nim czytałam i słuchaj, ostatnio zaczęłam używać. Wow, jest mega. Także raz na jakiś czas, raz na kilka dni. Tak. No właśnie też myślałam, żeby dzisiaj tego nie testować, nie podrażniać już za bardzo twojej skóry. Przetestujemy to innym razem. I mam też coś takiego, co też mogłoby się sprawdzić tutaj
wyświecić pod makijażem. Ale serum z witaminą C bardzo fajnie podbija działanie filtrów przeciwsłonecznych, a oczywiście filtr zawsze musi być, także myślę, że to by mogła być fajna propozycja. Dzisiaj użyjemy tego, ok? Myślę, że ten z Bandy mógłby się bardziej sprawdzić na wieczór. Krem do twarzy, słuchaj. Krem. To też musi być. Ja ostatnio zamówiłam sobie wielką tubę kremu z niacynamidem z The Ordinary. I on jest prześwietny, A drugi krem, który mam, który może też Cię zaciekawi, to matujący krem do twarzy, zalecany do codziennej pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej. Jedyne co ja już zauważyłam, to on ma taką konsystencję, która mi średnio pasuje. Jak chcesz, to możemy go przetestować na Tobie. Jeżeli Tobie się sprawdzi, Tobie się spodoba, to Ci go po prostu dam. Możemy się tak umówić, a te Ordinary wypróbujemy innym razem. Ok. Więc tutaj sobie zostawię ten Ordinary, odłożę. No i ostatnia, najważniejsza rzecz. Krem z SPF-em. Słuchaj. Najlepiej, żeby to był najwyższy SPF. I mam tutaj dwie propozycje. Ten był bardzo, bardzo polecany. A stosowałaś go już, czyli on już wylatuje. A, okej. No właśnie chciałam Ci powiedzieć, że mi też do końca się nie sprawdził, bo dosyć tłustą warstwę na skórze zostawia i potem ciężko, żeby makijaż jakoś dobrze wyglądał, ale wiesz, chciałam Ci pokazać te dwie propozycje. Dobra, czyli ten od razu robi wyjazd. Na czoło i na brodę. I
bardziej super naprawdę jest ten SPF. Koniecznie musisz przetestować i wiesz co, jak cię sprawdzi, to ja bym ci polecała go sobie kupić, serio. Dobra. Okej, okay, dobra. No to słuchaj, lecimy dalej. Jak ci się podobał w ogóle ten żel do mycia twarzy? Aha. No, on jest bardzo, bardzo delikatny. I słuchaj,
chcesz sobie porobić zdjęcia tych kosmetyków, a który ci się spodobał, powiedz. Ten żel. No to trzymaj. Zrób sobie zdjęcie. No i oczywiście. Dobra, trzymaj. Wiesz, jak chcesz, możesz sobie wszystkich kosmetyków porobić zdjęcia. Ten oczywiście krem daję ci. Trzymaj, przetestuj sobie go i zobaczysz, jak ci się sprawdza. I ja bym ci też poleciła, kochana, żebyś sobie zajrzała na stronę Dermasz i zobaczyła właśnie te serum z witaminą C, bo ono naprawdę też może ci się sprawdzić. No, zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie, okej. I tak jak mówię, jeszcze i tak któregoś dnia się zobaczymy na wieczorną pielęgnację. Możesz mi przynieść też kosmetyki, jakie ty używasz i zobaczymy, co tam ciekawego używasz i może od razu dam radę ci powiedzieć, że coś na przykład widzę od razu po składzie i po kosmetyku, że to ci się nie sprawdza. A, wyślesz mi zdjęcia. Dobra, to nie targaj tych kosmetyków, ale zdjęcia mi wyślij i się zobaczymy. Dobra. No to co? Zostaw ci makijaż i potestuj tę pielęgnację dzisiaj przez cały dzień. Daj oczywiście znać, który kosmetyk myślisz, że najfajniej ci się sprawdził. Chociaż no wiem, że wszystko naraz to ciężko powiedzieć, co ci się sprawdziło z pielęgnacji, ale no akurat była okazja, żebyśmy całą pielęgnację ci nałożyły dzisiaj rano. Dobra. Okej. No to co? Do następnego. Kochani, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ten roleplay wam się spodobał. Jeżeli zasób.